Kolejne pytanie, proszę. Młodzi dla polityki realnej. Panie pośle, ja mam takie pytanie, bo był pan w PiS-ie, teraz jest pan w PO, tak? No i nie, tak powiem szczerze, nie zamierzam pana za to krytykować, ponieważ ja też w chwili obecnej zmieniam partię z Unii Polityki Realnej na partię Korwina. I takie... No proszę. Oczywiście... Ale to za chwilę, bo jeszcze tutaj siedzisz, a nie tam, tak? Jeszcze nie. W trakcie pisania deklaracji, także lada chwila też tam będę siedziała. I takie mam do pana pytanie, bo ja powiem szczerze, ja zmieniam tą partię ze względu na to, że prezes obecnej mojej partii, czyli Unii Polityki Realnej, nie prowadzi realnej polityki, a pan Janusz Korwin-Mikke odwrotnie, tak, czyli ją prowadzi. I takie pytanie, czy nie uważa pan, że PiS i PO to tak naprawdę niczym się od siebie nie różnią, zmieniając tą partię? No muszę pani powiedzieć, że wtedy, kiedy zmieniałem te partie, one się niewiele różniły. Zresztą w 2007 roku, nie, w 2005 roku mówiło się o popisie, nie doszło do tej koalicji, ale dosyć długo jeszcze tam przeważały te trendy konserwatywno-liberalne w Platformie Obywatelskiej. Bardzo silną pozycję miał Jan Rokita, Zyta Gilowska odgrywała ważną rolę. I one się niewiele różniły. Wtedy, kiedy ja przychodziłem, to programowo było mniej więcej tak jak w przypadku pani. Przecież ta Kongres Nowej Prawicy, czy tam Unia Polityki Realnej nie bardzo się różni, pewnie od programowo nie będzie się różniła od Korwina, od partii Korwin. Mam takie pytanie, bo za niedługo są wybory parlamentarne i nie stawiam na to, że Platforma Obywatelska je wygra. Czy bierze pan pod uwagę z powrotem wejście do PiS-u? Nie, dziękuję bardzo. Ja raz zmieniłem partię, już wystarczy, a zresztą z powrotem to już się... Ale panie pośle, ja się nie dziwię temu pytaniu, bo z takim sentymentem pan mówił, że wtedy w Platformie takie tendencje... Ale dzisiaj to się różni. Nie zanosi się na przejście. Nie zanosi się, bo te partie się poróżniły i programowo. Kończymy deklaracją... Bardzo często mówi się o tym, że gospodarczo PiS jest lewicą. Kończymy deklaracją pana posła. Zresztą Przemek, nie... Przemysław Wipler też odszedł. Nie przechodzi pan poseł do PiS-u. Kończymy tą deklaracją. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.